Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu Leaders Live. Dajcie znać w komentarzach, który raz nas słuchacie, jakie macie ewentualnie pytania do naszego dzisiejszego gościa i skąd się łączycie. Dzisiejszym gościem moim i waszym jest pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Inwestor, członek rad nadzorczych, członek rady dyrektorów i mentorka dla młodych, ambitnych przedsiębiorców. Witam pani Grażyno. Dzień dobry państwu. Jak czytałem trochę o pani, jak panią przedstawić, to zastanawiałem się, jakiego stanowiska opisu użyć, bo nazbierała pani przez te 20 lat bardzo bogatego doświadczenia menedżerskiego, więc może krótko, bo tak rozmawialiśmy i tak czytałem, to specjalizuje się pani w projektach niemożliwych i o tym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać, jak tworzyć zespoły, które czynią cuda albo osiągają coś, co dla wszystkich innych wydaje się totalną abstrakcją i czymś nieosiągalnym. Pełniła pani rolę CEO w Virgin Mobile Polska, o tym też dzisiaj będę chciał trochę porozmawiać. Od chyba prawie 20 lat właśnie w branży telekomunikacyjnej, wcześniej Telekomunikacja Polska, później Orange. Pełniła pani rolę CEO czy prezesa zarządu w PGNiG-u, w PKN Orlen, członek rad nadzorczych w PZU, ABC Data, i też zagranicznych spółkach Orlen Deutschland chociażby. I kilka innych, nie chcę wymieniać wszystkich, jeśli jesteście nasi słuchacze zainteresowani, to polecam panią Grażynę, można wygooglać, jest na Wikipedii i w masie innych różnych miejsc. Została też pani wyróżniona za swoje osiągnięcia, tak już takimi tytułami. Najbardziej wpływowa kobieta w Polsce, menadżer roku, menadżer award, i dużo też oprócz rezultatów, które pani wypracowała, też docenienia przez środowisko biznesowe. To ja może zacznę od takiego pytania, kiedy przy tych wszystkich osiągnięciach poczuła pani, że osiągnęła pani rzeczywiście sukces i że potrafi osiągać to, co właśnie innym wydaje się niemożliwe. Strasznie długo, tak zawsze jak słucham, jeszcze raz dzień dobry może przede wszystkim, zawsze jak słucham tej długiej listy, to się zastanawiam, czy naprawdę ja tak długo żyję. Wychodzi z tego, że tak, i przez te 20 kilka lat kariery biznesowej wiele rzeczy bardzo interesujących, bardzo fajnych udało mi się osiągnąć. I teraz ta definicja, pyta pan o sukces, kiedy stwierdziłam, że osiągnęłam sukces. Stwierdzić, że się osiągnęło sukces, dla mnie oznaczałoby spocząć na laurach, a to jest, nie pasuje do mojego charakteru. Ja lubię, kiedy coś się dzieje. Wspomniał pan o tym, że bardzo lubię zadania, które wszyscy naokoło uważają za niemożliwe do zrealizowania, że to się po prostu nigdy nie wydarzy, żeby się komuś udało. A mi się natychmiast, jak słyszę coś takiego, zapala to taka trąbka, to ta-dam, ta-dam i jazda na końku, seria ruszyła. To jest po prostu dla mnie najlepszy taki czynnik motywujący mnie do działania. I czym jest sukces? No sukces to jest to, kiedy mogę spojrzeć na swój zespół, na siebie i stwierdzić, że właśnie ta husaria dojechała tam, gdzie chciała coś zrobić, i sukcesem jest to, że dzięki temu pierwszemu sukcesowi można znowu się na jakiś kolejny temat rzucić po to, żeby znowu mieć jakiś sukces, więc sukces dla mnie to nie jest kwestia jednorazowa, sukces to jest pasmo różnych działań, które przynoszą pozytywne efekty nie tylko dla mnie, ale też dla całego otoczenia, i to jest taka, to jest never ending story, to się dzieje. I chyba nie grozi mi takie stwierdzenie, no dobrze, ja już zrobiłam tyle, że właściwie teraz to mogę sobie siedzieć gdzieś na działce pod drzewem i cieszyć się urokami przyrody. To w tym przypadku nie, tak, znaczy to jest po prostu niemożliwe. Mhm. Jakby pani określiła swój styl przywódczy czy zarządzania? Najprościej jest to, można to określić na luzie. Na luzie do pewnego momentu. Dlaczego mówię, że na luzie? Na luzie, bo
No, można być szefem brutalnym, można być szefem tak zwanym zamordystą, można się obrać siłowym, no to jest bardzo w ogóle popularna metoda zarządzania wśród polskiego managementu, że była jeszcze do niedawna. COVID znakomicie, jest w ogóle na odrębną dyskusję, ale myślę, że COVID, zamknięcie pracowników w domach, przejście na pracę zdalną, dokładnie pokazało, jak ważne jest takie empatyczne podejście do współpracowników, kwestia łatwości komunikacji i dostępności szefa. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś, kto się zawsze bunkrował przed swoimi współpracownikami, nagle teraz na Teamsie, na Łoty, czy na Zoomie, czy na którymkolwiek innym takim masowym spotkaniu online, nagle będzie błyskał taką otwartością i łatwo się komunikował za pomocą ekranu. Więc to jest coś, co jest po prostu bardzo ważne, czyli umiejętność komunikowania się z zespołem. I druga rzecz, bo to, że wiele razy w życiu słyszałam, że to, że jestem uśmiechnięta, że jestem taka, że jestem spokojna, że nie krzyczę, nie odgradzam się od ludzi naokoło, nie buduję tych sztucznych barier, no to wiele lat temu usłyszałam taki komentarz, no wiesz, ty zaniżasz standardy prezesa. Ja mówię, że jeżeli standardem prezesa jest bycie po prostu gburem, nierozmawianie i zamykanie się między swoim biurem i uciekaniem do samochodu z kierowcą, no to zaniżam ten standard w sposób obrzydliwy i nic na to nie poradzę. I tyle. Także taka otwartość, łatwość kontaktu, ale, to jest takie jedno ale, bo... Na to czekałem. Ale no, bo nic nie jest takie zawsze jednostronne, że trzeba być otwartym, trzeba rozmawiać ze współpracownikami, w taki łatwy sposób tłumaczyć im oczekiwania i stawiać cele w taki sposób, żeby wiedzieli, że te cele i ich realizacja będą rozliczone. Oczywiście znowu będą rozliczone w sposób spokojny, kulturalny, bez awantur i bez wyrzucania ludzi na bruk, ale taka świadomość, że nawet saper myli się tylko raz, czyli masz tą swoją szansę, robisz, dobrze pracujesz, wykonujesz swoje zadania, czeka cię nagroda, czeka cię to, co tak pięknie w języku angielskim jest nazwane recognition, co jest, polskie tłumaczenie nie wyczerpuje tego, to nie jest tylko uznanie finansowe, nie jest tylko uznanie takie jeden na jeden, tylko takie publiczne uznanie, znaczy wyrażenie uznania przez szefa dla jakiejś osoby. I to jest coraz ważniejsze. No i wiadomo, że jeżeli szef komuś zaufa i obdarzy zaufaniem osoby, która się okaże tego no, niegodna, bo jest leserem, picerem i po prostu nie pracuje, no to trudno przejść nad tym do porządku dziennego. Także wiadomo, że jeżeli gilotyna ma spaść i gdzieś tam stoi w kącie, jak słynna strzelba na ścianie w polskiej literaturze, to wiadomo, że ona musi wystrzelić. I gilotyna spadnie, jeżeli ktoś pociągnie za ten sznurek, bo zrobi coś, czego nie powinien. Także jakby podsumowując, bliskość do pracownika, rozumienie jego potrzeb, bycie otwartym, ale też rozliczenie zestawianych celów i wytłumaczenie, dlaczego ta realizacja zasługuje na nagrodę, czy to recognition, to uznanie, czy nie, to jest bardzo ważna rzecz, bo wtedy taki współpracownik wie, że może tobie ufać, może na szefie polegać, jego zaangażowanie dla firmy bardzo, bardzo rośnie. Na tym się nigdy nie zawiodłam, znaczy na takim podejściu. Mówi pani właśnie dużo o zespole. Czego pani potrzebuje, żeby po tej właśnie trąbce wzywającej do akcji, do działania, do ataku, czy do szarży, rzeczywiście móc albo stawać się zdolnym do no, zrobienia rzeczy niemożliwych. Ja podam też za chwilę kilka przykładów, bo może nie wszyscy też wiedzą, ale jakby mogła pani powiedzieć najpierw, co pani potrzebuje, albo od czego pani zaczyna, jak już ma tą motywację i ten pęd, i trzeba zacząć to robić.
To na najprostszym przykładzie, jeżeli chcę zrobić sobie jajecznicę na śniadanie, to czego potrzebuję? Potrzebuję oprócz czegoś tak oczywistego jak jakiejś kuchenki, potrzebuję patelni, potrzebuję jajka, a już reszta co tam dorzucić, no to w zależności od tego, jaki się cel chce osiągnąć, czy chce się zrobić jajecznicę czystą, czy z szynką, czy z boczkiem, czy jakkolwiek. Czyli to jest dobór składników, dobór potrzebnych elementów, czyli jeżeli ta trąbka zagra, szarża ma ruszyć, to w zależności od tego, czy jedziemy na wschód, czy jedziemy na zachód, musimy znaleźć mapy, trzeba znaleźć te wojska zaciężne, trzeba tą ekipę skompletować. Czyli mówiąc w skrócie, dobrać narzędzia i ludzi. No, mówiąc narzędzia, no to tutaj akurat był przykład kulinarny, ale wybrać ludzi najlepszych do danego zadania. I szef nie może się bać mądrzejszych od siebie. Ja zawsze bardzo współczuję tym, którzy boją się, lubią się otaczać, no przepraszam za kolokwializm, ale miernotami, tylko dlatego, że sami są mierni, więc poprzeczkę wieszają bardzo nisko. Taki zespół nie osiągnie nic, bo taki zespół będzie się koncentrował na własnym przeżyciu, czyli na dopieszczaniu takiego szefa, mówieniu, jak jest wspaniały, genialny i oby to trwało jak najdłużej. Firma zarządzana w taki sposób, czy takie zespoły, no nigdzie nie dotrą, bo oni ugrzęzną w pierwszym błocie, który się trafi na rogatkach, nie wyjadą, nie pojadą ani na wschód, ani na zachód, utkną w pierwszej dziurze, jaką napotkają. Czyli dobór zespołu i wybranie najlepszych ludzi do danego zadania i bez względu na to, jaki to jest zespół, czy to jest bardzo jakiś liczny, czy mniej liczny, to co zawsze lubiłam, to jest różnorodność, czyli brak takiej różnorodność nie tylko jeżeli chodzi o kompetencje, ale również różnorodność charakterologiczna. Ja bardzo lubię zestawiać w tym samym zespole ekstrawertyków z introwertykami i takim kogoś, kto zawsze chce coś powiedzieć, z kimś, kto nic nie mówi, chociaż miałby bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście przy jednym założeniu, że to są wszystko ludzie, którzy mają ten określony poziom kompetencji, tak? Ale charakterologicznie to tego typu interakcje, gdzie oni ze sobą współpracują, gdzie oni chcą, jeden się drugiego nie boi, nie wstydzi, że zawsze wiadomo, że ten cichy, co gdzieś tam siedzi, trzeba z niego wyciągnąć jego zdanie, bo może się okazać, tak często jest, że ten taki ścichapęk, siedzący gdzieś w kącie, obserwujący wszystkich, koniec końców jak coś powie, to znaczy, że wysłuchał wszystkich, zrozumiał wszystkich i teraz powie coś, co według jego wiedzy naprawdę będzie najlepsze. Ja uwielbiam takie tego typu interakcje i bardzo cenię ludzi, którzy nie boją się powiedzieć, jakie mają swoje zdanie, że potrafią mi powiedzieć nie, bo, i to jest bardzo ważne, bo, nie dlatego, że nie, bo nie, ale nie, nie masz racji, albo jest inne rozwiązanie, a wynika to z tego, tego, tego i tego. Jeżeli taka osoba ma argumenty, żeby pokazać, że jest inne wyjście, że niekoniecznie szef musi mieć zawsze rację, bo nie musi, no to dobry szef daje się przekonać i stwierdzi, że no właśnie po to ma taki zespół, który no ma te cojones, żeby powiedzieć szefowi, że słuchaj, no lepiej będzie, jak zrobimy jednak trochę inaczej. A łatwo znaleźć takich ludzi, bo taki trochę może i stereotyp, ale jednak no jest takie myślenie, że w tym środowisku może i startupowym, przedsiębiorczym, właścicieli firm to jest trochę inaczej, ale w korporacji to masz się wpasować, dostosować i tam za bardzo nie podskakiwać. Więc jak pani znajduje takich ludzi, którzy chcą w ogóle wkładać ten wysiłek, ponosić pewne ryzyko robienia rzeczy, których inni nie robią albo nie robią w ten sposób, którzy mają swojej szefowej czasami powiedzieć, że się z nią nie zgadzają, czy wypunktować jej pomysły i do tego jeszcze pracują w zespole tak zróżnicowanym, że nie ze wszystkimi przynajmniej na początku dobrze im się nawet rozmawia, nie mówiąc już o jakichś relacjach czy takim poczuciu rzeczywiście byciu teamem, nie, tym zespołem. To jest zadanie lidera, jak potem tych członków zespołu dobrze zebrać i dobrze rozegrać, dobrze rozgrywać każde takie spotkanie. Ale teraz
z perspektywy tego całego mojego doświadczenia, czyli no wielu lat też w korporacjach, potem wielu lat jednak startup, dla mnie na przykład Virgin Mobile był startupem. To był etap przez kilka lat, gdzie rozwinęliśmy spółkę od 8 milionów przychodu do 100 milionów, pomimo różnych uwarunkowań rynkowych, które no nie sprzyjają takim operatorom wirtualnym, ale w korporacji jest coś takiego, że tam są małe, znaczy tam są mikrokomitety, nanokomitety, megakomitety, wielkie komitety i jeszcze większe komitety. Czemu to służy? No służy to z reguły rozmyciu odpowiedzialności. Odpowiedzialność jednostkowa jest w korporacji niemile widziana, no bo jednak to jest z reguły ciepła posada, to jest umowa o pracę, to są jakieś tam benefity, z których trudno jest zrezygnować, ale nawet w takim otoczeniu znajdują się jednostki, to właśnie trzeba obserwować, z kim się pracuje, kto ma pewną skłonność do podejmowania ryzyka, kto chce awansować, kto jest zdecydowany, kto ma pomysły, czyli nie boi się tego takiego wypłaszczenia procesu decyzyjnego, tylko potrafi różne rzeczy wziąć na tą przysłowiową klatę. I to zawsze obserwowałam takich ludzi od wielu lat. No jaki jest tego efekt? Pewnie ci, którzy mnie znają, to powiedzą, że zawsze gdzieś w różnych nowych miejscach pracy, w różnych czy na różnych polach, zawsze gdzieś pojawiają się ludzie, z którymi pracowałam wcześniej. Można oczywiście długie dyskusje snuć na ten temat, że ach, bo ty przecież to jest nepotyzm, bo się bierze tych, co się zna, a ja się zawsze... Poznajomość. Czy ja mam wziąć taką kulę naczynie, wrzucić tam kartki z nazwiskami i losować, czy mam wziąć ludzi, którzy wiem, że się do konkretnego zadania nadają? No przecież to jest oczywista sprawa. Dorabianie potem do tego to właśnie ideologii, no przecież to jest jej znajomy gdzieś tam z pracy poprzedniej. No bardzo dobrze, to znaczy, że skoro ja z nim chcę pracować, to znaczy, że zrobił super robotę i może zmienić czy branżę, czy gdzieś po prostu pójść krok dalej. Także gdzieś zawsze w mniejszym czy większym stopniu ludzie, z którymi miałam do czynienia i których bardzo pozytywnie kiedyś oceniłam i poznałam, to na mojej dalszej drodze kariery przy kolejnych projektach po prostu się pojawiają i z nimi pracuję. I można stwierdzić nawet z kim gdzieś, gdzie, którzy dyrektorzy, czy którzy moi partnerzy biznesowi naprawdę przez wiele lat się sprawdzili, bo nadal są gdzieś w tym kręgu działań, które robię, pracują razem ze mną przy różnych projektach, no bo to już jest kwestia też taka fajna, że no ja nie muszę... Komentarz też właśnie, pozazdrościć ludziom, którzy byli szczęściarzami i mieli okazję z panią pracować. Jedna z naszych słuchaczek. Bardzo, pani Anno, bardzo dziękuję, dlatego że to jest, znaczy ja uważam, że to, że ludzie właśnie chcą ze mną pracować i to, co mówię, że no, ci ludzie się gdzieś ze mną pojawiają przy różnych nowych projektach, bo to tak jak mówiliśmy o tej trąbce, że trąbka zagrała i już po prostu szarża rusza, tak. No, to jest też taka trąbka, że właśnie zmieniam pracę i też trąbię, słuchajcie, kompletuję zespół, kto wskakuje do tego pociągu. I dla mnie największą przyjemnością zawsze było, że te osoby, z którymi chciałam współpracować, po prostu zmieniały pracę, bo były, znaczy, które wiedziały, że jest jakiś nowy projekt, jest coś do zrobienia, zmieniały pracę po to, żebyśmy mogli gdzieś kolejne właśnie zadanie, kolejne rzeczy fajnie razem w zespole robić, bo mają tą świadomość tego, o czym mówię, że jeżeli, po prostu jeżeli pracujesz, jesteś dobrym pracownikiem, jesteś fajny, to ja każdemu takiej osobie nieba przychylę i będę wszystkie przeszkody, które tylko szef może usunąć, to będę je usuwać, bo dla mnie się liczy efektywność. No i jak pani słucham, to tak myślę, że to, co może do pani przyciągać, to dobrych ludzi, to, że my wiele w Polsce, wielu menadżerów, obojętnie mężczyzn, kobiet, z różnych środowisk, no jednak nie wierzymy do końca w siebie. Mamy jakieś swoje kompleksy, pewnie nie tylko w Polsce, ale w Polsce mamy różne kompleksy i nas pociągają liderzy, którzy mogą nas wprowadzić na szczyty, o których my nie myślimy, że jesteśmy w stanie zdobyć i wiemy, że jesteśmy dobrzy, ale no ten Everest to,
to raczej nie. I trochę może przyciągać do pani to, że no, taka świadomość, że jak do pani dołączą, to zrobią rzeczy, których sami nawet nie spróbują, nawet nie powalczą o nie. No coś w tym jest, ale to też wynika z jednej rzeczy, że ja tego swojego zespołu i swoich ludzi będę zawsze bronić do upadłego, więc jeżeli coś się dzieje, czy złego, czy idzie jakoś gdzieś nie po myśli, to ta pierwsza zasada, swoich się nie zostawia na polu walki, to u mnie obowiązuje w sposób absolutnie bezwzględny. To znaczy oni wiedzą, że zawsze na mnie mogą liczyć w każdej sytuacji. To nawet nie tylko wtedy, kiedy razem pracujemy, ale nawet też później, bo kontakt z tymi wszystkimi osobami gdzieś cały czas jest. Ale to też na zasadzie, że ja akurat nie wiem, czy przy kolejnej rzeczy, którą robię, akurat kogoś, z kim nie pracuję teraz, ale pracowałam w przeszłości i chciałabym znowu pracować, że akurat sięgnę do tego, do tej szuflady, a nie do innej, także to jest różnie, ale no gdzieś w tej pracy też musi być fan, bo pracujemy, wiadomo, dla bezpieczeństwa finansowego, dla satysfakcji, ale ten fan musi gdzieś być, a po to, żeby mieć fan, to trzeba mieć fajnych ludzi koło siebie. To jak o fanie pani wspomniała, to muszę zapytać o Virgin i Virgin Mobile, bo ja jestem wielkim fanem Richarda Bransona. Z jednej strony jego podejścia do biznesu właśnie jest takim luzem, fanem, nie myląc tego ze słabością albo lekkomyślnością, bo to, co pani wcześniej powiedziała, z jednej strony uśmiech i uprzejmość i taki w miarę luz, ale to nie jest słabość, to nie jest pobłażanie, to jest jednak też pamiętanie o tym, że te wyniki, dbałość, jakość też jest. No i jak ja przyznam też, jak weszło Virgin oczywiście do Polski, Virgin Mobile do Polski, to musiałem zostać klientem, w końcu spółka, która rzadko mi się zdarza latać do Wielkiej Brytanii, więc rzadko miałem okazję polecieć akurat liniami lotniczymi Virgin, ale jak weszli do Polski, to od razu zostałem klientem. I znowu, tak jak pani wspomniała, chociaż tutaj została pani tak naprawdę zatrudniona do takiego nowego otwarcia i mocnego rozepchania się na rynku, bo Virgin weszło trochę nie, to pierwsze wejście było takie nieudane. Virgin Mobile weszło do Polski i trochę nie mógł tego tortu dla siebie wyszarpać, kawałka tortu, i pani została tam zatrudniona po to, żeby się rozepchać na rynku. No i tak jak pani wspomniała, potężny wzrost, jeśli chodzi o przychody, ponad 20-krotny, potrojenie bazy klientów w 2,5 roku, ale też to, co jest mocno po takiej linii Virgin, grupy Virgin, to osiągnięcie, zdobycie pierwszego miejsca wśród polskich telekomów w branży pod względem tworzenia pozytywnych doświadczeń klientów, tutaj raport KPMG. Co rzeczywiście jest w takiej kulturze, w DNA kultury grupy Virgin, co pomaga osiągać sukcesy, pomaga osiągać nieosiągalne cele? To właściwie to, o czym cały czas mówiliśmy. Ten taki luz, bo jeżeli popatrzeć na Richarda Bransona, na Sir Richarda, Sir Richarda, to jest to człowiek, który ma ogromny luz. Nie buduje tych takich sztucznych barier między sobą a swoimi współpracownikami. Nie boi się wyzwań, bo trzeba naprawdę mieć trochę, trzeba mieć taką szerszą perspektywę niż między drzwiami wyjściowymi z gabinetu i własnym biurkiem, żeby myśleć o Virgin Galactic, o w ogóle o wyjściu nie tylko, znaczy o wyjściu poza ziemię, a nie tylko swoje nawet swój gabinet, czy swoje miasto, czy swój kraj.
I to jest taka śmiałość stawiania sobie celów. Jeżeli masz marzenie, to po prostu je realizuj. I to jest ta pierwsza część tego takiego Virgin Spirit, jak to jak się w grupie mówi, czyli luz. Druga rzecz, no to kwestia podejścia właśnie traktowania pracowników bez takiego, no bez pręgierza stojącego gdzieś na środku holu w takim dużym korpo, który gdzieś zawsze widać, o tutaj będzie zaraz kara. Tak. Więc tego nie ma. No nie ma kultury publicznych połajanek, takiego siermiężnego zarządzania. Jest ogromne zaufanie do ludzi i do menedżerów. I to jest taka naprawdę startupowa, powiedziałabym, że to jest nie tylko Virgin Spirit, tylko Startup Spirit, gdzie wszyscy wiedzą, że jadą na tym samym wózku, a jak ktoś będzie szprychy w koła wsadzał, to zapłacą za to wszyscy. I chyba to jest naprawdę, szczególnie w dzisiejszych czasach, tych covidowych, w tych czasach pracy zdalnej, to jest naprawdę bardzo takie dobre i najbardziej efektywne podejście. Bo jak to robić, przepraszam, w dużej firmie? Bo to łatwo sobie powiedzieć, że taką kulturę można stworzyć, jak się ma 20, 30, może 100 osób, ale jak to robić w potężnej firmie? Tak samo, znaczy przykład zawsze idzie z góry. Jeżeli się mówi o tym, że ryba się psuje od głowy, no bo tak, to stare powiedzenie, bardzo mało są te powiedzenia i różne przysłowia. Ryba psuje się od głowy, to tak samo ta ryba, jeżeli głowę ma zdrową, to ryba będzie świeża, będzie płynąć w tym kierunku, w którym trzeba. Mogłabym pewnie mnożyć przykłady korporacji też w Polsce i na zewnątrz. Zobaczmy, nawet popatrzmy Tesla, to jest wielka, wielka firma. Szef Elon Musk no nie należy do osób, które są sformatowane w sposób taki korporacyjny, są takie siermiężne w zarządzaniu. No nie, popatrzmy na Google, popatrzmy na Facebooka, popatrzmy na wszystkie wielkie firmy. Pewnie, no, znaczy na pewno nie lubią mówienia o nich, że są korporacjami, bo są pod tym względem finansowym, pod względem skali działalności, to jest korpo, to są ogromne korporacje. Pod względem kultury i sposobu pracy, to są cały czas, starają się być takimi startupami jak najbardziej, więc to się da. I dlaczego mówię, że co jest takie bardzo ważne, bo korpo to nie są tylko biura, to nie są tylko open spacey, to jest przede wszystkim też wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Kiedyś wielkie dyskusje były i zdziwienie, jak można zrobić jakieś przedszkole albo żłobek gdzieś w jakiejś firmie. No przecież to jest nienormalne. No to w tym momencie nienormalne jest i macierzyństwo, i ojcostwo, i cała reszta, te dzieci to w ogóle nie wiadomo co. Powinno się zamykać w szafie, wychodząc. Zabierają czas. Tak, i to jeszcze 10 lat temu tego typu rozwiązania, jak właśnie jakieś takie czy żłobki, czy wszystko, co ułatwiało pracownikom pracę, przecież to nie jest tylko problem kobiet, tylko tak samo, problem w cudzysłowie, że to nie jest tylko, przecież dzieci nie są tylko dziećmi swoich matek, ale ojców też, także nawet takie proste ułatwienia już zmieniają w ogóle wizerunek firmy i sam stosunek pracowników do tej firmy. Skoro firma o mnie dba, nawet jeżeli to jest wielkie korpo, firma pomaga rozwiązywać moje problemy, to mi się po prostu bardziej chce chcieć i pracować dla tej firmy. Także to, jeżeli ktoś mi mówi, że się nie da, to znaczy nie chce zobaczyć, że się da. Bo tak jest najłatwiej. Świetnym przykładem na to jest trochę nieoczekiwany, albo nawet bym powiedział bardzo nieoczekiwany sukces, który osiągnęła pani w PGNiG-u. Spółka Skarbu Państwa, gdzie zmian się nie oczekuje za bardzo, raczej utrzymywanie pewnego status quo, a pani tam weszła, oczywiście to nie było takie z dnia na dzień, ale pojawiła się tam pani, dokonała pani trochę rewolucji, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie. W ogóle to, co się wewnątrz spółki czy grupy spółek dzieje, i wynegocjowała pani potężną kilkudziesięcioprocentową obniżkę cen z Gazpromem. Coś, o co nikt panią nie prosił, nikt nawet nie podejrzewał, że w ogóle
od wielu lat nawet nikt nie próbował takich negocjacji. Zrobiła pani coś, czego jakby trochę wyszło, znaczy trochę, no wyszło to od pani, podejrzewam. To jest właśnie taki inicjatywa i proaktywność, ale jak tworzyć, czy zachęcać ludzi, albo też jak pani tego w sobie szuka, żeby wyznaczać sobie takie cele i zarażać tym innych, bo pewnie łatwiej jest, trochę przynajmniej, kiedy jednak rzeczywiście jesteśmy zapraszani do organizacji typu Virgin Mobile Polska, która właśnie ma pewną kulturę, jest pani zaproszona do pewnego jednak konkretnego celu typu naprawdę zrobienie czegoś wielkiego, a co innego jest w sytuacji, kiedy no jesteśmy w miarę wygodnym miejscu, dobrze się pracuje, dobrze nam płacą, nikt się tam za bardzo nie wtrąca, nie czepia, nie patrzy nam na ręce i tak naprawdę jak zrobimy swoje, to wszyscy dookoła będą zadowoleni. No to nie tak. Dokładnie. A nie, wielu to... pracowników, wielu menadżerów, pracowników na każdym poziomie, ludzi, którzy nie są właścicielami firmy, ma takie podejście. Ja często jak my pracujemy, czy ja pracuję z przedsiębiorcami, to jednym z takich pytań to jest: Wojtek, co zrobić, żeby w firmie wszystkie pomysły nie wychodziły ode mnie? Trzeba, znaczy, znowu, popatrzmy na to, na ten konkretny przypadek i przykład, o którym pan wspomniał. W 2012 roku, kiedy był konkurs na prezesa, firma była w stanie, no, powiedzmy sobie szczerze, bardzo ciężkim. Ponad 10 milionów dziennie straty na sprzedaży gazu, czyli na podstawowej działalności, no to prosta rzecz, ze względu na bardzo wysokie ceny, które trzeba było płacić Gazpromowi, bo nikt nigdy, znaczy zasada numer jeden, pamiętaj, z Rosjanami się nie rozmawia. No, się nie rozmawia, to znaczy się nie negocjuje i nie ma się cen takich, jak mają inne kraje europejskie, no, to jest proste. Druga rzecz, no to co robi menedżer? Przychodzę do firmy, która ma ogromną stratę operacyjną, po trzech kwartałach się okazało, przy negocjacjach, które kończyliśmy, trzy kwartały 2012 roku były 2 miliardy straty operacyjnej. No to jak nie restrukturyzować takiej w ogóle całej spółki, grupy, 50 spółek zależnych. Po co? Do utrzymania jest spółka do koszenia trawników, spółka do wywożenia śmieci, no cała masa, więc restrukturyzacja portfela, renegocjacje, proste źródło poszukiwania oszczędności, trzeba spróbować negocjacji. No. Efektywność w spółkach Skarbu Państwa, pokazanie, że robi się pewne rzeczy, czyli i zmienia się, czy łączy się pewne spółki, czy część spółek po prostu ulega likwidacji takich zarządów, które zdaniem menedżera przechodzącego z rynku pozaskarbowego wydają się kompletnie zbędne, czyli szukanie oszczędności, bo pokazanie efektywności nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej jednak to, o czym pan powiedział, lepiej siedzieć, pobierać swoją pensję, przytakiwać wszystkim rządzącym, a nie pokazywać, że coś, co wszyscy zawsze mówią, że się nie da, że jednak się da. No to potem co się robi? No akurat w sumie to tak, no chciałabym, żeby mieć jeszcze raz w życiu taki przykład, żeby móc zaoszczędzić miliardy euro, długofalowo w ogóle zmienić też, zmienić tą całe w ogóle ceny i całą pozycję sektora zależnego od cen gazu. Więc chciałabym móc znowu pewnie zarobić tak duże miliardy dla spółki. Pewnie nawet znowu bym to zrobiła, gdybym wiedziała, że mnie za to wyrzucą z hukiem z roboty. No zrobił to wtedy osobiście pan premier, a jakże, chociaż spółka giełdowa. Pewnie niektórzy byli zdziwieni, ja nie, bo tak miałam ryzyko wkalkulowane, że dopóki spółka jest, no, może nie bankrutem, ale dopóki spółka ma straty, no to nie jest dla nikogo interesującym kąskiem i stanowisko prezesa to no po co, tak? Są inne, które nie mają takich problemów biznesowych. No w momencie, kiedy sytuacja spółki uległa radykalnej poprawie, no to już było wiadomo, że może nastąpić dobra zmiana. Chociaż to był rok 2013. Tak, no pewnie. Bo ale to jest menedżerskie z gatunku, czy ja uważam, że to był sukces? Tak, to był ogromny sukces. Czy wiedziałam, że politycznie to się może dla mnie skończyć tak, jak się skończyło? No tak, to są spółki Skarbu Państwa, to nie jest sektor prywatny, rządzi się
innymi prawami. Ale ja mam swoją frajdę, jak patrzę do tej pory na to, jak sobie radzą moi następcy, to tak czekam na takiego, który zrobi to i dokona to, czego dokonał wtedy mój zespół. Może się doczekam. Jak to się ładnie mówi, sądzę, że wątpię. Tak z przekąsem. To była skala, którą rzeczywiście trudno będzie osiągnąć na pewno w Polsce. Pewnie jeszcze trochę poczekamy. A ja bym chciał właśnie trochę o tym ryzyku, jeszcze kończąc pomału naszą rozmowę, bo branie się za bary z tymi największymi celami, tymi nieosiągalnymi wydawałoby się, niesie ze sobą ryzyko zawsze. Jak pani się podnosi z porażek i tych trudnych sytuacji czy potknięć, bo tak jak tutaj właśnie została pani zwolniona za swój sukces, w cudzysłowie za swój sukces oczywiście, zresztą... mojego zespołu. Sukces oczywiście zawsze ma wielu ojców, porażka tylko jedną matkę, ale tutaj zawsze mówiłam, to jest... Ja stałam na czele, ale miałam naprawdę fantastyczny zespół, który negocjował ze mną. Jak pani się podnosi z porażek? Znaczy, ja mam jedną... Porażek jest błędem, bo to nie zawsze są pani... Pierwsza rzecz, analiza przypadku, czyli i to każdemu zawsze polecam, że z jakiegoś powodu zadziało się coś, co się zadziało, więc warto się zastanowić, dlaczego. Dlaczego tak było, akurat w przypadku wtedy pewnie był u mnie prosty komentarz, prosta analiza przypadku, nigdy więcej nie wchodź w taki sektor, bo wyzwania są, wszystko jest fantastyczne, ale ryzyko może bardziej dla ego niż jakiekolwiek inne jest, więc zrób analizę, wyciągnij wnioski. No i wnioski są jakie są. Zasada numer jeden, nawet świnia nie lubi się taplać w błocie zbyt długo i tak samo no, nie radziłabym nikomu się po prostu pławić w tym swoim jakimś takim rozczarowaniu, w tym swoim bólu menedżerskim zbyt długo, bo ta żółć nas przeżre, a to chyba nie o to chodzi, czyli no, po prostu trzeba, jak już upadłeś, to szybko się podnoś, otrzep piórka, otrzep wszystko i idź dalej, nie oglądaj się za siebie, wyciągnij wnioski, nie oglądaj się za siebie, nie wracaj, pamiętaj, znaczy dwa razy do tej samej rzeki się nigdy nie wejdzie, do tej samej wody, znaczy do rzeki można wejść, ale do wody już nie i czasu się nie cofnie, więc nie ma sensu po prostu rozdrapywać tych ran i patrzeć, trzeba sobie szybko postawić nowy cel, dobrać znowu nowe środki, nowe zadania i tyle. I jechać dalej. No, w ogóle nie jest w moim charakterze takie rozgrzebywanie ran, aczkolwiek to zawsze wszyscy mówią i podobno jestem uznana z doskonałej pamięci, jak słoń. To jest to, że kończyłam Akademię Muzyczną w klasie fortepianu. Każdy muzyk ma pamięć, każdy musi mieć świetną pamięć. To mi do tej pory zostało i bardzo to sobie cenię, więc bywam pamiętliwa i czasami tak zawsze mówię, że można przebaczyć, ale zapomnieć no koniecznie. Czyli jednak są gdzieś te takie, są te priorytety, że pewne rzeczy nie powinny pójść bezkarnie. Czego nie należy, znaczy ujść bezkarnie, czego nie należy mylić oczywiście z tym takim no, ciągłym rozpamiętywaniem, bo człowiek się nie rozwinie, jeżeli się nie odetnie od jakiejś takiej, od niemiłej sytuacji. Ja tak rozumiem bardziej, że nie powinny przejść bez pewnych konsekwencji. Czy to jest wyciągnięcie wniosków, czy nauczenie się, czasami odcięcie od kogoś pewnie też. Ale w takim znaczeniu, ja tak rozumiem. Tak. Świat jest pełen ludzi toksycznych, ludzi, którzy mają na nas zły wpływ i myślę, że gdzieś takim dużym sukcesem, bo to zaczęliśmy od kwestii sukcesu i można do tego też gdzieś można teraz nawiązać, dużym sukcesem jest w pewnym momencie dojść do wniosku i to jest taki sukces, że z ludźmi toksycznymi nie chcemy już mieć do czynienia. Są takie wyciąganie też wniosków, kiedy człowiek jest bardziej efektywny. Bardziej efektywny jest wtedy, kiedy i z jednej strony ma zespół, który stworzył, który pracuje, który jest fajny i potem jest, no też o tym nie zapominajmy, rozmawiamy cały czas o karierze, o pracy, o ludziach w pracy, a człowiek ma dwie nogi i tą drugą nogą, i to też warto pamiętać, że jeżeli się no, jedna noga będzie kuleć,
To druga noga to jest rodzina, to są przyjaciele, to jest wszystko, co jest poza pracą. I tutaj trzeba starać się o tym, żeby starać się nie zapomnieć o tym, że o każdą nogę trzeba dbać, bo ona zapewnia równowagę. Sukces w jednej dziedzinie i zadowolenie w jednej dziedzinie powoduje, że ryzyko, że się będzie kulało na tą drugą nogę, jest mniejsze. Po prostu. My tu skupiliśmy się na tej sferze zawodowej. No właśnie, i zapomnieliśmy o tej drugiej nodze. Tak, i rzeczywiście tak sobie teraz pomyślałem, czy to osiąganie niemożliwego i wchodzenie na te najwyższe szczyty ma też pani w domu, czy tam poza biurem, poza pracą, bo też wiem, że ma pani i różne pasje, i sportowe, i inne, i rodzinę oczywiście, i przyjaciół. Też to się udziela, czy pani w domu, czy po wyjściu z biura bardziej ładuje baterie i raczej robi to na takim poziomie jak większość ludzi, po to, żeby mieć tą energię w pracy. Czy tej energii wystarcza też poza? Dla mnie tego się nie da się rozłączyć. Ja muszę iść na kole, znaczy w ogóle rozłączyć, tak kompletnie i wyłączyć, bo jeżeli nie pójdę na korty dwa razy w tygodniu, jeżeli nie w pewnym sensie nie wyrzucę z siebie tych emocji, jak tą piłką, no po prostu jak sobie nie pogram, to się nie zrelaksuję. Z drugiej strony praktykuję jogę, więc to jest znowu druga część, że takie właśnie uspokojenie całości, skupienie się na tu i teraz i ćwiczeniu tylko mięśni, to znowu jest oczyszczenie tego umysłu i tyle. To, że gdzieś w domu jak przychodzi, jak jesteśmy, to z mężem potrafimy prowadzić bardzo długie dyskusje na tematy wszystkie, jakie są tylko możliwe, tematy kulturalne, polityczne, 100 tysięcy różnych rzeczy, czy właśnie gdzieś tam kolejny jakiś mąż przyszedł z jakimiś kolejnymi biografiami, czy coś z księgarni i czytamy ostatnio właśnie znowu Beria, Stalin i tamta epoka, nie wiedzieć czemu, po prostu tak jakby wszystko gdzieś tam wracało i dyskutujemy o różnych schematach władzy i sposobów uprawiania tej władzy, celowo użyłam słowa uprawiania i to są bardzo ciekawe rzeczy i to jest takie, jak tu się naładuje te akumulatory, też pewne rzeczy się widzi, bo pewne mechanizmy, które obserwujemy gdzieś w otoczeniu, no to można potem zaaplikować w miejscu pracy, można, to jest kwestia obserwacji znowu, wyciągania wniosków. Natomiast relaks, no to każdemu polecam. Nie samą pracą człowiek żyje, ja pewnie też nie potrafiłabym żyć samym relaksem. I gdzieś, tak jakby podsumowując całość rozmowy, to jest to, że najważniejsze, żeby robić w życiu i w danym momencie to, co się naprawdę lubi i co się chce robić, bo nie można być efektywnym, jeżeli przychodzi się do pracy i już od samego przyjścia jak sobie myśli, Boże, ja już chcę stąd wyjść, ja tego już nie chcę robić. Jestem tutaj, bo mi płacą, ale generalnie byłbym gdzieś indziej, albo byłabym gdzieś indziej. Jak człowiek lubi tą swoją pracę, to wtedy jest kreatywny i to go napędza. No i znowu wpadamy w te trybiki. Praca, tutaj dom, wszystko jakoś się toczy, jakoś jedzie. To pani Grażyno, ostatnie pytanie. Dwie zmiany, które by pani chciała zobaczyć w najbliższym czasie, w najbliższych latach w Polsce, jeśli chodzi o przywództwo i zarządzanie firmami, zarządzanie zespołami? Myślę, że pierwsza i taka najważniejsza zmiana, to ona już się dokonuje i ona nastąpi, bo do lamusa odchodzą ci menedżerowie model ciermiężca. I model siermiężny, właśnie ciemiężca o siermiężnym stylu zarządzania. W Anglii by chyba oszalał, jakby to miał powiedzieć. I oni odchodzą, to jest ten styl zarządzania, na szczęście zanika, bo jest coraz więcej ludzi, którzy wiedzą, że szacunek dla drugiego człowieka to jest podstawa i machanie tym pejczem nad głową to może się sprawdzać gdzieś, może się sprawdzało kilka wieków temu, czy jeszcze w XX wieku, ale to po prostu już nie działa. I tą zmianę, taką radykalną, chciałam zobaczyć. Moim zdaniem to się dzieje coraz szybciej przez COVID, przez te wszystkie doświadczenia tego roku, które
które mamy. I druga zmiana, którą chciałabym zobaczyć, szczególnie u nas, to jest jednak przyspieszenie cyfryzacji i większe korzystanie z tych pozytywnych zdobyczy cywilizacyjnych, bo mimo wszystko brak internetu nadal, bardzo tego szybkiego internetu w dużej części Polski. Myślę, że bardzo dużo na ten temat powiedzieliby, mieliby do powiedzenia ci, którzy gdzieś w miastach, miasteczkach czy na wsiach próbują teraz uczyć swoje dzieci, wykorzystać zdalne nauczanie, nie ma ani komputerów, nie ma internetu, nie ma nic. To jest ta zmiana, którą ja bym chciała zobaczyć, żeby to wykluczenie cyfrowe naprawdę zaczęło stanowić priorytet naszych rządzących i żeby rzeczywiście to się wydarzyło, bo rozwój intelektualny to jest coś, co moim zdaniem jest najważniejsze. Bez względu na to, czy mówimy o ludziach wybitnie inteligentnych, o wielkim potencjale, czy o tych, którzy no może nie są Einsteinami, ale każdy powinien mieć swoją szansę na edukację, każdy powinien mieć możliwość pozyskania takiej wiedzy, żeby móc później sam wyciągać wnioski, sam analizować, sam dokonywać tej analizy krytycznej, a nie tylko tak trochę bezmyślnie konsumować papkę, którą gdzieś z jakichś mediów się, która płynie i którą gdzieś tam zapodają. Także to jest zmiana, którą chciałam zobaczyć. No to jest ciekawe, bo teraz ta zmiana zachodzi, pomału wymuszona zmiana przez sytuację, którą mamy od wiosny. I to też z jednej strony jest utrudnienie, z drugiej strony to jest pewna szansa, bo ja na przykład już widzę, że firmy otwierają się na zatrudnianie osób z małych miasteczek, gdzieś tam z tych części Polski, które na przykład dla branży IT były do tej pory mniej ciekawe, a teraz nagle oni czy zatrudniają człowieka we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, czy Opolu chociażby, czy jakimś Toruniu, Szczecinie, nie ma większego znaczenia, bo oni równie dobrze mogą zatrudnić kogoś z małej, kilkutysięcznej czy kilkusetosobowej mieściny, miasteczka, pod warunkiem, że ma internet i ma dobre kompetencje. Więc tak, ale mam nadzieję, że to będzie też trochę otwarcie pewnych możliwości dla osób, które nie chciały się wyprowadzać z różnych powodów i trochę albo nie wierzyły w siebie, albo nie wiedziały, jak to zrobić, albo nie było możliwości, bo firmy nie chciały w takiej formie zatrudniać. W tym sensie świat staje dla nich otworem. Taka jest prawda. I to jest, ale to znowu, to się nie wydarzy bez zakopania tych dziur cywilizacyjnych, czyli bez likwidacji tego wykluczenia cyfrowego. Ale tu absolutnie ma pan rację, z tym się zgadzam. I dlatego kształcenie na każdym etapie, w każdym miejscu jest taka edukacja, jest tak ważna. I też to się nie zadzieje bez tego, co pani powiedziała, jako pierwszą oczekiwaną zmianę tego stylu zarządzania, bo menadżer ten taki siłowy, siermiężny, on nie zatrudni w ten sposób nikogo, bo nie będzie ufał, nie będzie mógł kontrolować, więc myślę, to już teraz zresztą czytałam takie opracowania, jak bardzo są w niektórych korporacjach, jak bardzo szefowie przeżywają, że tracą kontrolę nad tym pracownikiem. No nie może wpaść do biura, nie może, nie wiem, pracownikiem gdzieś tam potrzaskać nad głowami. Powiem tak, że równie dobrze można kontrolować, nadzorować swoich pracowników, kiedy są na pracy zdalnej, no bo to nie chodzi o to, czy ten pracownik zrobi to, co ma do zrobienia konkretnie w godzinach pracy, bo ważne jest, że coś zrobi. Jeden lubi pracować od 6 rano, a drugi dopiero od 10. Liczy się efektywne wykorzystanie potencjału każdego z pracowników, a nie takie na głupio sprawdzanie, czy on siedzi przy tym komputerze, czy nie. A akurat to, czy wykonał swoje zadanie i pracę, która do niego należała, no to naprawdę sprawdzić można różnymi sposobami. A to już na szczęście się zmieniło, bo w marcu, kwietniu chyba najczęściej zadawane pytanie, które słyszałem od naszych klientów, to jak kontrolować ludzi, bo ja nie wiem, czy oni pracują. Ale to znaczy, że co, że nie wiedzą, czy jeżeli daję zadanie proste, tak, masz, nie wiem, no to masz napisać 10 zdań, daję patologiczny przykład, masz napisać 10 zdań, co robię, no sprawdzę, czy jest te 10 zdań napisane, albo nie ma. Jest, albo nie jest, albo tego nie ma, no więc w czym jest problem, a czy ja to zrobię zdalnie,
czy ja to, no przecież czy mi pracownik, który załóżmy, nie wiem, ma przygotować jakąś prezentację dla rady nadzorczej na przykład, ma zrobić zestawienie finansowe, czy on to zrobi i wyśle z komputera siedząc w pokoju obok, czy zrobi to u siebie w domu na komputerze i mi wyśle też na maila, tak? Jaka jest różnica? Tak. Ale to się na szczęście zmieniło, bo rzeczywiście po tych pierwszych tygodniach obaw, że ludzie będą właśnie robić zakupy albo cokolwiek tam, jakieś prywatne rzeczy. Też miałam takie obawy, tak, jak to się sprawdzi, to przejście w taki tryb komputerowy. Albo remont, to taki było często. Jak to będzie działać? Się okazało, że działa. No ale oczywiście potem już po paru tygodniach zaczęły się pytania pani prezes, a kiedy możemy już wrócić, kiedy będziemy mogli wrócić do biura, ale to jest już zupełnie inna historia. Pani Grażyno, bardzo pani dziękuję za czas, za rozmowę, za wszelkie wskazówki i że zgodziła się pani na tą rozmowę, bo jak puściliśmy w świat, że będzie pani dzisiaj gościem, to dostałem kilka wiadomości od różnych moich znajomych, prywatnych i biznesowych, że super, że bardzo chętnie tego posłuchają i w ogóle parafrazując, że w ogóle to jest super babka i muszę to zobaczyć. Więc bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło. To ja bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pana i państwa nie zanudziłam i bądźmy zdrowi. Tak. A przy okazji wesołych świąt i fantastycznego przyszłego roku, obyśmy to wczoraj akurat na Wigilii zdalnej kapituły teraz Polska, wszyscy sobie składali życzenia, ja powiedziałam, że chciałabym, żeby w przyszłym roku wszyscy byli, wszyscy Polacy na ustach całego świata, tak jak są od kilkunastu dni, to było zdziwienie, chyba wszyscy pomyśleli, że będę znowu o tym wecie mówić, a ja powiedziałam, że a mi tak naprawdę chodzi o naszych programistów, informatyków i cyberpunka 2077 i zbliżającą się premierę, no bo taka jest prawda, że będzie to wydarzenie roku, więc tego typu sukcesów życzę i życzę, i żeby o nas, o naszych firmach i o naszych biznesach, żeby tak mówiono jak o i tak oczekiwano na nasze produkty, na rzeczy, które będziemy robić, tak jak na tego cyberpunka i tą premierę, także takiego naprawdę luzu i sukcesu wszystkim życzę. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem była pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, specjalistka od osiągania tego, co wszystkim innym wydaje się niemożliwe, a do tego inwestor, członek czy członkini rad nadzorczych, rady dyrektorów, mentorka dla innych młodych, ambitnych przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękuję. Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zostawcie link, przepraszam, komentarz w komentarzu, zostawcie lajka, zadajcie pytanie, napiszcie myśl, która najbardziej wam utkwiła z tej rozmowy w głowach. Poprzednie odcinki znajdziecie na naszym kanale na YouTube Active Strategy. Znajdziecie też na naszej stronie listę wszystkich gości, wszystkich rozmów activestrategy.com. Znajdziecie tam stronę z gośćmi, tytułami rozmów i linkami do tych rozmów. To jest ostatnia rozmowa Leaders Live w tym roku. Robimy przerwę do 12 stycznia. Na razie nie zdradzamy gościa, powiemy o gościu dopiero w styczniu, po nowym roku, więc zapraszam was do odsłuchania tych rozmów, które były z przedsiębiorcami, menadżerami, ale również przedstawicielami działów HR, czy chociażby alpinistą i wspinaczem klasowej światy, który był właśnie ostatnio moim i waszym gościem. Do usłyszenia, trzymajcie się zdrowo, dobrego dnia.